najlepsza selekcja utworów w czwórce, potwierdzają to sami artyści, wchodzą i mówią: o, fajnie, w żółto, o, fajnie, Miskitin, czujemy się jak w domu. Dzień dobry, Dasmun. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wzięliście ze sobą koleżanki, najpiękniejszej części waszego trio. Pozdrawiamy ją bardzo serdecznie, więc ja bym poprosiła, żebyście sami dokonali prezentacji. Proszę, to może zaczniemy prezentację od osoby nieobecnej, czyli członkiem zespołu nieobecnym. Dzisiaj jest Daisy K, czyli nasza wokalistka i poetka prywatnie, Kamila Janiak. Pozdrawiamy serdecznie. A teraz panowie. Tak jest. Pozdrawiam i przedstawiam kolegę, Musiol, który w zespole odpowiada za instrumentarium elektroniczne i no również tak jak wspólnie działamy w częściach wizualnych. No i DJ Hiroshima oczywiście, który z kolei jest tym zwierzakiem estradowym, który gra na niesamowitych instrumentach perkusyjnych własnej konstrukcji, syntezatorach i też miał ważny udział w produkcji albumu. To teraz do mniej przyjemnego pytania przechodzimy. Które cechy charakteru najbardziej panów w sobie denerwują? We mnie niecierpliwość, to na pewno jest. Ale mnie w sobie, czy nie, mnie w Grzegorzu? W Grzegorzu? Mm-hmm. A, w Grzegorzu, bo ja no chyba najgorsze jest to, że jest absolwentem ASP po prostu. Artysta. No dobrze, teraz możesz się zrewanżować, koledze. Mogę się zrewanżować. Jakaś zła cecha? Mm-hmm. Nie ma takich. Nie ma, po prostu nie wcielony. Nie, dobra odpowiedź. Nie przychodzi. Idealnie, nie pytam o zależności. Det, to jest wasz trzeci krążek, który ukaże się na początku kwietnia, dokładnie 8. Tak, 8 jest premiera, kwietnia. Koncert w klubie Pies czy Suka. Tak, klubo galerii, czyli tak naprawdę. To będzie taki koncert typowo premierowy, a w tym tygodniu, w piątek, gramy przedpremierowo taki dosyć wyjątkowy koncert w klubie Dzik w Warszawie, gdzie zagramy całą płytę, tak jak po prostu jest ona ułożona jeden do jednego. Na krążku. No i też zapraszamy po 20:00, gramy jeszcze z innymi zespołami, gramy z zespołem Wokuro, gramy z zespołem Decadent Fan Club. Do nas dołączy, co jest może ciekawostką, Tomek Świtalski z zespołu Kryzys i Brygada Kryzys, którego zaprosiliśmy do zagrania na dwóch utworach na płycie. No i może też, co jest istotne, chcieliśmy powiedzieć, że tego wieczoru będzie też taka specjalna okazja. Zbieramy pieniądze na wsparcie medyczne dla naszego kolegi muzyka Artura Szuby z zespołu Szepty i Krzyki. Także tego wieczoru zrobimy aukcję przedmiotów i będziemy zachęcać wszystkich, żeby no, też przekazali jakieś środki na kosztowną po prostu operację medyczną. Płyta zatytułowana jest Dead, tak też jest zatytułowany pierwszy numer i dla mnie po przesłuchaniu tego albumu mam wrażenie, że to jest sygnał dla wszystkich elementów gitarowych i riffów. Powiedzieliście im po prostu, żegnajcie, ich nie ma, tak? To dobry trop, czy ten Dead w tytule oznacza coś zupełnie innego? No wiele jest znaczeń Dead, może ty powiedz, Grzegorz, o muzyce, a ja powiem o innych. Nie, na pewno rozpoczynając pracę nad tym albumem, nie było takiego założenia, że nie wiem, nie będzie gitara. Bo nie będzie instrumentów klawiszowych. Jeśli są, to są w formie szczątkowej. No mniej jest tych gitar. Mhm. Rzeczywiście, no po prostu przyjęliśmy... Gitary są wirtualne również. Tak, bo akurat w naszym przypadku te gitary rzeczywiście przechodzą przez Marka różne przetworniki. One tam są, tylko one są na tyle przetworzone, że rzeczywiście... Zatracają swój pierwotny charakter. No tak, że nie są ze sobą tego rockowego brzmienia, tak by można powiedzieć. Ale to nie ma nic takiego szczególnego. To po prostu przy okazji tej płyty widocznie to jest tak, jak malarz podchodzi i zaczyna malować obraz. No jakieś mu są potrzebne kolory. Dobiera po prostu jakąś paletę i widocznie tym razem paleta, z której malowaliśmy ten obraz naszej płyty Dead, ta gitara nie była potrzebna w skali 1:1. Bardzo mi się podoba takie obrazowe opisywanie muzyki. A ja może powiem o tekstach, to znaczy, za które odpowiedzialna jest Daisy. Dead to jest dla niej nowy początek, to jest zamknięcie pewnego okresu w życiu prywatnym, być może nie tylko. Mhm. No i rozpoczęcie nowej, czyli to jest coś jednak optymistycznego, mimo tej zapowiedzi, którą tutaj wcześniej powiedziałeś, że to nie jest zbyt optymistyczne, bo wiosna i tak dalej, a tymczasem to jest trochę inne, szersze jakby znaczenie, że coś umarło, na przykład zima umarła. Po to, żeby coś mogło się urodzić. No też coś w nas umarło na pewno ostatnio, ale po prostu wiosna będzie czymś wspaniałym, także też muzycznie mam nadzieję. Tak brzmi na nowej płycie, którą usłyszycie
jednego na koncertach, o których już żeśmy mówili, ale też usłyszycie jeden do jednego, jeśli sięgniecie po krążek 8 kwietnia premiera. No i chyba, że słuchacie Czwórki, a nie ma innej opcji w środowe przedpołudnie, bo u nas kilka numerów z tej płyty przedpremierowo zabrzmi. Bardzo się cieszę, że obdarzyliście nas takim zaufaniem. No, to my dziękujemy za zaproszenie. Trzeci krążek. Z jednej strony przypuszczam, że jesteście już zaprawieni w bojach, jeśli chodzi o wydawanie płyt, o przygotowywanie autorskiego materiału. Z drugiej strony mam wrażenie, że z racji tego, że czas płynie i coraz więcej dzieje się na polskiej scenie, czasami może zdarzyć się tak, że pewne piosenki, pewne płyty, no niestety samoistnie gdzieś znikają, bo za dużo się dzieje. No jednak strumień informacji jest dosyć duży. Ostatnio rozmawiałam na ten temat z Nowiką, która powiedziała, że dlatego tak się wstrzymuje z wydaniem płyty, bo mam wrażenie, że teraz artyści już w ogóle przerzucili się na nagrywanie epek, czy też wypuszczanie jednego numeru z teledyskiem, który sobie tam żyje w sieci. Jak wy się z tym wszystkim czujecie, jak patrzycie na to, co się dzieje się na scenie elektronicznej, na scenie muzycznej w ogóle? Nie no, staramy się po pierwsze jakoś specjalnie tym nie przejmować. Z cyklu Wojciecha Młynarskiego róbmy swoje. I na pewno i to nam głównie przyświeca. No cóż, no, żyjemy w czasach, ja często mówię o tym, nadmiaru artystów. Jest po prostu taka ilość odbiorców, a odbiorców tak naprawdę no jest niby cały czas ta sama ilość, no ale ze względu na to, że jest tyle produktów, jest taka dostępność, no w czasach lat, nie wiem, 80., 90., żeby nie mówić o czasach jeszcze wcześniejszych, nagranie płyty no, wiązało się dla artysty musiał być artysta przyjęty do jakiejś wytwórni płytowej. No teraz no tak, umówmy się, każdy może praktycznie płytę od A do Z wyprodukować do sobie czego zachęcamy w doku, oczywiście. Na małym laptopiku. No tak, bo to gitarą. Z jednej strony daje szansę bardzo utalentowanym ludziom, którzy być może nigdy się nie otrą nawet koło o dużą wytwórnię, no, prawda? No to prawda, to prawda. Wręcz, no ale jednocześnie, dzisiaj. Ponieważ jest taka wielość artystów, a świat znowu, który ty reprezentujesz, czyli świat dziennikarski, no ma też określoną ilość jakby przerobu, przepustowość po prostu materiału, więc no rzeczywiście no jest walka na rynku o to, żeby się dziś pojawić, bo umówmy się, zespoły, no my również, no nie robimy tej twórczości do szuflady, tylko chcemy z tym wyjść na zewnątrz, no dzielimy się naszymi emocjami, przemyśleniami na temat świata, więc nie jest łatwo na pewno. Może warto dodać jeszcze to, że skoro jesteśmy dzisiaj tutaj w Polskim Radiu, że naszą pierwszą płytę w 2011 roku wydało Polskie Radio, Agencja Muzyczna Polskiego Radia, i to był taki ważny moment, kiedy mogliśmy właśnie wybrnąć z dylematu, jak wydać pierwszą nasz debiut. Płytę, rzeczywiście, tak. Tu nas Polskie Radio wyłuszkało gdzieś tam. A później, to jest może też istotne, jednak zmieniliśmy zupełnie formułę i dwie następne płyty z tą ostatnią włącznie wydajemy w wytwórni Requiem Records, prowadzonej od 20 lat przez Łukasza Pawlaka, specjalizującej się w polskiej muzyce alternatywnej. Właściwie jest to bardzo zasłużone wydawnictwo, które oprócz płyt natury, że tak powiem, no cudzysłowie popowej, no bo gdzieś tam też w tym popie się może na jego pograniczu lokujemy, wydaje również, ma taką serię Opus, to jest seria z muzyką klasyczną, wspaniale są wydane te płyty. Najwybitniejsi twórcy no, współcześni muzyki polskiej są wydawani przez Requiem Records. Dlatego było nam po drodze z tą wytwórnią. I no i dlatego po raz drugi wchodzimy do tej samej rzeki. Tak. Czyli do tej samej wytwórni Records, tak. z nowym materiałem. To, tak. Co jest na tej płycie, urzeka mnie jedną sprawą, której ja osobiście szukam w muzyce, ponieważ ja bardzo lubię piosenki, przy których da się tańczyć, a jednocześnie płakać, czyli taka taneczna melancholia. I to jest to, co wy zgromadziliście w utworach na płycie Dead. Chciałam cię zapytać, co będzie teraz dla was najważniejsze po tym, jak krążek się ukaże? Jaki jest cel? Koncerty, zwiększenie ilości fanów, sprzedaż. Jaka jest taka idea, którą byście chcieli osiągnąć? No na pewno spotkanie ze słuchaczem. No tą muzykę robimy no, na początku dla siebie, ponieważ nie wiem, nie współpracujemy z majorsami. Mhm. To nie jest muzyka, która jest tu skierowana, nie wiem, ma trafić do nastolatków i tak była tworzona. To jest muzyka zrobiona od serca.
I w związku z tym, tym sercem chcemy się podzielić, więc tak naprawdę... No chyba nie masz nic przeciwko nastolatkom. Nie, nie mam nic, wręcz przeciwnie. Nie, wręcz przeciwnie, ale że ta płyta nie była z jakąś myślą pod tytułem, że my tu coś musimy. Młodzież należy edukować, a poza tym wiem, że wśród tej młodzieży są ludzie, którzy lubią tańczyć. Grupa Das Moon, nie chciałam wejść w słowo ani w dźwięk, promuje nową, znaczy promuje, nie wiem, czy to jest dobry zwrot, ale przedstawia nową płytę i to przed premierą robi w Das twórce. Moon Present. Ślicznie, a potem będzie, że and the winner is. Tak. Trzy krążki, 2011 rok, pierwsza płyta, czyli 6 lat od momentu debiutu. Coś się zmieniło w waszym pojmowaniu siebie na scenie muzycznej, czy raczej cały czas macie, czy raczej cały czas traktujecie to jako dobrą zabawę i realizację swoich pasji? No na pewno łączymy przyjemne z pożytecznym. No, znowu, no, sprawia nam to no, niebywałą frajdę. No nikt nas przecież do tego nie przymusza. No, ta płyta trzecia powstawała dokładnie w tym samym składzie. Warto też dodać, że producentem od początku naszych płyt jest nasz superproducent Paweł Gawlik. Więc w tym składzie takim czteroosobowym, można powiedzieć, mimo że akurat Pawła nie ma na scenie, on również jest współkompozytorem tych utworów. No we własnym gronie, można powiedzieć, przyjaciół stworzyliśmy trzecią płytę. No i myślę, że jest za każdym razem jednak jakiś progres, także no też liczymy na jakiś fajny odbiór tej płyty. No staraliśmy się na niej zawrzeć wszystkie doświadczenia takie typowo wynikające z rzemiosła twórczego po prostu. No i myślę, że dojrzeliśmy po prostu jako twórcy, Daisy jako poetka, wokalistka i twórca. Warto może zwrócić uwagę też, że zmienił się trochę sposób, w jaki Daisy śpiewa na tej płycie. Jest bardzo emocjonalna, też śpiewa trochę wyższym głosem i no jest troszeczkę inny ten wokal niż na poprzednich płytach, także no warto to porównać, bo to jest ciekawe ta zmiana. Drodzy goście, powiedzcie mi w takim razie, jak oceniacie kondycję współczesnej polskiej elektroniki, bo już tutaj padło poza anteną, że od elektroniki, od muzyki elektronicznej nie ma ucieczki, w związku z tym słuchacie, jeśli tak, to kogo, jak oceniacie działalność młodego pokolenia artystów związanych z elektroniką? Bardzo pozytywnie. Nie, no, fajnie się znaczy dzieje, nie? Parę rzeczy. Bardzo nas cieszy, że scena elektroniczna tak się dynamicznie rozwija, bo wydając pierwszą płytę Electrocution, pamiętam, że rzeczywiście Das Moon jakby nie miało pewnej otoczki innych zespołów, a jednak no działa to w ten sposób, że się te zespoły jednak napędzają w jakiś sposób. Ale drugi komentarz to jest trochę taki, że jak się samemu jest twórcą, to nie starcza, że tak powiem, już czasu na odbiór innych. Po prostu no, nie da się ukryć, że no, trzeba się skupić na swoim i wsłuchiwanie się w jakieś dogłębne, że tak powiem, analizy tego, co robią koledzy, no jakoś nie starcza nam czasu. Jesteśmy na tyle zajęci zarówno zawodowo, jak i właśnie muzycznie tutaj wtłoczeni, że tego czasu po prostu trochę brakuje. Ale bardzo nas cieszy, że chociażby tyle jest propozycji właśnie, które no pretendują do Fryderyków na przykład w tym roku w kategorii elektronika. Tym, że polska elektronika też jest jakoś doceniona, chociażby świadczą polskie edycje festiwali elektronicznych, nawet tych europejskich typu Electronic Beats, no i nie mówiąc o pozycji, jaką wypracowały sobie festiwale typu Audio River czy Tauron na przykład. Tak. Także to też jest to też jakiś jest element i że coraz częściej nasi artyści tam są większą czcionką wypisywani, a nie chowani pod hasłem i wielu innych. Tak, ale tutaj wielka rola też mediów i po prostu no, dziennikarzy muzycznych, i żeby polską muzykę elektroniczną pokazać. I za to też dziękujemy za zaproszenie dzisiaj do studia w związku z tym. To była prawdziwa przyjemność, a co więcej, tej przyjemności będzie ciąg dalszy, dlatego że teraz dla was, drodzy słuchacze, mamy niespodzianki od zespołu. Będą bilety na koncert, będą przedpremierowe krążki specjalnie dla was wydane. No i to wszystko. Wielkie dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Czwórka. Brzmi dobrze.